Cześć moi drodzy, witam Was w najnowszym filmie na moim kanale Trendy Okulary. Jeżeli mnie oglądacie po raz pierwszy, to pokrótce się przedstawię. Nazywam się Magdalena Moczulska, jestem optyczką, jestem optometrystką. Od kilkunastu lat jestem związana z branżą optyczną, a od prawie już 11 prowadzę swoje salony optyczne w Tychach, do których zawsze bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Dzisiejszy film będzie dotyczył typu kolorystycznego lato. To Wy zwykle na moim Instagramie decydujecie o tym, co pojawi się w kolejnym filmie i tym razem wybraliście właśnie jako kolejny film, kolejny odcinek o typach kolorystycznych. Dzisiaj porozmawiamy o lecie, ale zanim zaczniemy, zanim Wam przedstawię krótką charakterystykę lata i jakie oprawki będą do niej pasowały, to zapraszam Was na taki krótki przerywnik. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście mieć wpływ na to, co znajdzie się w kolejnych filmach na moim kanale, zaobserwujcie koniecznie mój profil na Instagramie. Tam znajdziecie mnóstwo porad, znajdziecie mnóstwo informacji odnośnie mody okularowej, odnośnie tego, jak dopasować odpowiednie okulary dla siebie. Tutaj Wam jeszcze podlinkuję informacje o moim profilu, o nazwie mojego profilu na pasku i oczywiście w komentarzach i w opisie do filmu znajdziecie także link do mojego profilu na Instagramie. Zapraszam Was też do obserwowania mnie na innych kanałach społecznościowych, czyli i na Facebooku, i jestem też na TikToku, więc myślę, że warto być na bieżąco z tymi wszystkimi treściami, które dodaję. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Co miesiąc pojawia się filmik z najlepszymi oprawkami miesiąca i wszystkie te oprawki znajdują się zawsze na moim sklepie internetowym trendyokulary.pl. Tam możecie sobie każdą oprawkę jeszcze pooglądać, sprawdzić jej wymiary, zobaczyć jak się nazywa, więc tu macie wszystkie informacje odnośnie inspiracji z tego filmu. Wiem, że dużo osób ogląda te filmy, nie wszyscy mnie obserwujecie, więc koniecznie zasubskrybujcie też mój kanał, żebyście byli na bieżąco z tym, co się na nim pojawia. Jeżeli tylko macie jakieś pytania, nie bójcie się, piszcie do mnie. W miarę możliwości, najszybciej jak to będzie możliwe, na każde z nich odpowiem. A teraz już idziemy do dzisiejszego filmu. Dobrze, no to mamy przerobione już w poprzednich odcinkach dwa typy kolorystyczne, więc jeżeli nie jesteście latem, a tematyka typów kolorystycznych Was interesuje, to znajdźcie sobie jeszcze te pozostałe dwa odcinki. Dzisiaj rozmawiamy o kobiecie w typie lato. I teraz tak, każdy typ kolorystyczny ma jakby główne cechy, ale ma trzy podtypy. Ja Wam powiem taką najbardziej prostą, uproszczoną definicję właśnie tego typu kolorystycznego. Więc tak, przede wszystkim lato jest typem chłodnym, więc kolor włosów lata nie będzie miał nigdy takich podcieni złotych, tylko będzie bardziej chłodny. Lato może być, lato może mieć jasny blond właśnie w takich chłodnych odcieniach, aż po taki ciemniejszy blond i ciemny blond, więc tutaj będziecie mieli nie słowiańską urodę, tylko będzie się to nam odróżniało zdecydowanie od wiosny, która jest ciepła. Co dalej? Jeżeli chodzi o kolor oczu, to tutaj też te kolory mogą być różne. Natomiast oczy u lata, one są takie bardziej
stapiający się z karnacją, która też jest bardziej chłodna, czasem można powiedzieć, że jest taka wręcz ziemista, jasna. I taki typowe lato. Będzie miało właśnie jasne włosy, chłodne, zlewającą się z karnacją tęczówkę i ten odcień skóry też będzie taki bardziej chłodny. To będzie takie właśnie typowe lato. Zatem, co pasuje do lata? Jeżeli chodzi o kolory, to na pewno nie pasuje do lata biel, nie pasuje do lata też czerń. Jeżeli chodzi o ten typ kolorystyczny, to będziemy szukali spośród odcieni bordu, kobaltu, takich wyrazistych niebieskich. Jeżeli chodzi o dodatki, to nie będą one złote, tak jak u mnie, bo ja jestem zupełnie innym typem kolorystycznym, tylko będą chłodne. Więc idziemy w stronę srebra, idziemy w stronę pereł na przykład, czy białego złota. Nigdy nie będzie lato dobrze wyglądało w srebrnych na przykład oprawkach, w złotych oprawkach. Przepraszam, lato nie będzie dobrze wyglądało w złotych oprawkach, dla lata odpowiednie będzie srebro. Więc to są takie podstawowe rzeczy właśnie dotyczące tego typu kolorystycznego. Ja Wam pokażę trzy takie propozycje, jeżeli chodzi o oprawki właśnie dla lata. W ogóle opraw chłodnych w odcieniach szarości, w odcieniach srebra jest mniej. Więcej zdecydowanie znajdziecie, jeżeli chodzi o taki typowy metal, złota. I więcej znajdziecie właśnie takich odcieni dla wiosny, dla jesieni, ewentualnie dla zimy. Bo wydaje mi się też, że statystycznie więcej kobiet w Polsce ma typ ciepły, jest typem ciepłym niż typem kolorystycznym w tonacji chłodnej. Nie pasuje też latu, panią o urodzie lata, nie pasuje biały, nie pasuje też czarny. Więc musimy wybierać zupełnie jakby innej gamy kolorystycznej. Zaczniemy od srebra. Właśnie srebrne oprawy to będzie najlepszy pomysł dla typu kolorystycznego właśnie lato. I będziecie widzieć to, że w złocie ta karnacja jest bardziej taka zlewająca się, że te oprawki nie dodają urody, a srebro będzie tak rozświetlało, dodawało takiej energii tej skórze. Więc to będzie lepsze rozwiązanie. Dla typu kolorystycznego lato odpowiednie będzie też bordo. I takie właśnie odcienie tego typu, natomiast akurat ta oprawa, którą Wam pokazałam, jest bardziej ze złotym dodatkiem. Będą pasowały też granaty, będą pasowały takie odcienie, jakie dzisiaj macie za mną, czyli wszystkie odcienie takie szarości. To będą też odpowiednie odcienie dla, jeżeli chodzi o oprawki dla lata. No i w zasadzie to są takie wszystkie, słuchajcie, podstawowe informacje, jeżeli chodzi o ten typ kolorystyczny. Jeżeli nie macie pewności, jakim typem jesteście, to możecie zawsze wybrać się do osoby, która się tym zajmuje tak profesjonalnie, do kolorystki. Taka typowa analiza kolorystyczna, ona opiera się na tym, że w zasadzie mamy zmyty cały makijaż, włosy nam tutaj nie wchodzą w grę w analizie kolorystycznej, bo często one farbujemy, ten kolor się zmienia. Bardziej wracamy do tych kolorów włosów, jak byliśmy dziećmi, niż do tego, jaki on jest teraz. To jest taka typowa, profesjonalna analiza kolorystyczna, która trwa trochę czasu. Tak użytkowo, jeżeli wiecie, że
pasują Wam chłodne dodatki, że pasuje Wam srebro, a nie złoto. I dodatkowo jeszcze właśnie Wasza karnacja i kolor oczu to stanowi taką jedność, te oczy nie kontrastują, to możecie wtedy się spodziewać, że jesteście właśnie typem kolorystycznym lato. Na dzisiaj, kochani, z mojej strony to wszystko. Jeżeli ten filmik był dla Was wartościowy, to dajcie koniecznie łapkę w górę. Przypominam Wam także o możliwości subskrybowania mojego kanału. Tutaj też na pewno pojawią się poprzednie filmy. I do zobaczenia niebawem. Myślę, że za tydzień będzie film taki typowo świąteczny o oprawkach pasujących do świątecznych kreacji, na przykład na Wigilię. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!